Przed nami ciepła, a nawet miejscami bardzo ciepła sobota. I tak też będzie w kolejnych dniach. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Na południowym wschodzie, a także na południu naszego kraju pojawią się silniejsze opady deszczu oraz burze, ale słabsze niż w ostatnich dniach. Na zachodzie i północy przeważać będzie słoneczna aura. Po południu w niektórych regionach temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni. Na Pomorzu zobaczymy 21 stopni, na Kujawach 24 stopnie, a w naszej stolicy i w centrum 25-26 stopni. Powie północno-zachodni wiatr z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie atmosferyczne będzie na stabilnym poziomie i wyniesie 1009 hektopaskali. Jutro na południu, a szczególnie w obszarach podgórskich, możliwy jest przelotny deszcz i lokalne burze. Nad pozostałym obszarem naszego kraju będą dominowały chmury kłębiaste, a także duża ilość słońca. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 22 stopni w Gdańsku do 27 na Pomorzu Zachodnim i w Zielonej Górze. W godzinach popołudniowych temperatura odczuwalna będzie wyższa, ciśnienie lekko wzrośnie, a w kolejnych dniach możliwy powrót wysokich wartości na termometrach. Życzę Państwu dobrego dnia i do zobaczenia.